Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, oto jest nowa rzecz. WZ-120 GFT się nazywa, niszczyciel chiński poziomu 9. I nic nie byłoby może takim zaskoczeniem, gdyby nie to, że jest tu wyszczególnione więcej kredytów z każdej bitwy. Zaraz sobie opowiemy troszeczkę o tym niszczycielu, natomiast jest to interesujące. 9, która zarabia jak normalna premka, to jest dosyć ciekawa rzecz. To na pewno. Nie widać tutaj, żeby zarabiało to obligacje. W każdym razie pojazd pod tym względem niewątpliwie ciekawy. Głównie niestety tylko pod tym względem, ponieważ przyjrzyjmy się, co on tutaj oferuje nam. Słuchajcie, a więc tak, działo jest no, całkiem ciekawe, ale jak ktoś gra 8, to powinien być zaznajomiony z podobnymi obrażeniami. Mamy tutaj obrażenia 560, czyli całkiem fajnie. Natomiast niefajne już jest to, że mamy czas celowania, tu jest oczywiście bez załogi, 2,68, to jest dosyć długo. No i 0,36... A, czyli to musi być na 100% załodze, wydaje mi się. 0,36 czas, przepraszam, celność. No to nie jest snajper, tak? Jeżeli chcecie kupić coś takiego, to też was muszę przestrzec, że WOT raczej można powiedzieć się odchodzi od takich właśnie pojazdów. Czyli na stałe zamontowana lufa to po pierwsze, po drugie pancerz, który niestety nas na 9 nie ochroni. Gdyby to był pojazd poziomu 8, mówię o tutaj tym pancerzu, tutaj w ogóle tym pojeździe, to wtedy na 7, na 6 to by odbijało z przodu, więc można by było powiedzieć, że jak nas dobrze wylosuje, to będziemy mogli chociaż troszkę polegać na pancerzu, bo ten pancerz z przodu tu ma 150. Niestety zobaczcie, że no kąt pancerza jest beznadziejny, tak? To samo, pojazd jest wielki, to już widać, że on jest wysoki, więc trafienie na przykład tutaj w to, no jest bardzo, bardzo łatwe. Z boku to już w ogóle się nie mówi. Co prawda ma 80, no to nie jest typowy papier, ale jednak powierzchnia trafienia jest bardzo duża. No ale jedźmy, zobaczmy, co tu jeszcze takiego ciekawego jest. Mamy ładowanie 5,26, co daje nam 2,900 uszkodzeń. Jest to całkiem przyzwoicie, tak? 2,900, jeżeli dodamy tutaj umiejętności załogi, dodamy jedzonko, no bo jeżeli to zarabia dodatkowo, no to chyba możemy sobie na to pozwolić. Dodamy jedzonko, dodamy co jeszcze? No dosyłacz przede wszystkim, tak? No to z tego 2,900 zrobi nam się, no nie wiem, strzelam, że 3,300 około, może więcej. Nie, no więcej, przecież sam dosyłacz da 300. Okej, okay, no to zrobi nam się 3,5, tak? Około 3,5 można powiedzieć, że jest szansa na 3,5. No cóż, 3,5 to jest całkiem niezły DPM, tylko z drugiej strony tak, do kampienia tak średnio, prawda? Do szybkiego zajęcia pozycji, jako że to ma 47 na godzinę, ale tylko mocy 14 koni, no tak średnio, prawda? Prędkość obrotu, o dziwo, rewelacja. Jak na taki niszczyciel 39, to jest fajnie. To jest jak najbardziej, nie ma tutaj na co narzekać. No ale niestety wychodzi na to, że oprócz DPM-u to ten pojazd do zaoferowania za bardzo nic nie ma. Więc jeżeli ktoś lubi grać takimi niszczycielami, gdzie jest na stałe zamontowana lufa, gdzie ma obczajone miejscówki, gdzie będzie stał na każdej mapce, to wydaje mi się, że to może być spokojnie pojazd dla niego. Zdecydowanie. Natomiast jeżeli ktoś w ogóle nie ma i myśli sobie, a kupię taki niszczyciel, to sobie pozarabiam dobrze. Słuchajcie, pamiętajcie, że no w pierwszej linii wydaje mi się, że ten niszczyciel nie sprawdzi się, tak? Do 9, kurka, 9, non-stop prawie na 10 losuje. No więc granie z trzeciej linii, drugiej linii, czyli gdzieś tam z końca, takim
będzie powodowało, że będziemy po czyimś spocie zawsze strzelać. To się pewnie odbije na zarobkach, niestety, no. Gdyby to była premka, słuchajcie, na 9 poziomie z nowej serii włoskiej, to bym polecał. Jakby miała parametry zbliżone do tego, co tam na 9, to jeszcze jak wejdzie patch, to będziemy. Naprawdę bym polecał, bo to może grać w pierwszej linii, to może grać na górkach wszelakich, super. A ten? No raczej, jakie tu jest opuszczanie działa? 6 stopni, no kurka, no nie, no to nie będzie się za bardzo wychylał zza górek. A gdyby miał 10, to mógłby się wychylić, wtedy te 150 może coś by tam jeszcze... No i tak by to przebijali, przecież tam już 9, 10 to gold leci tak, że penetracje 300 są około. Nie, no to nie ma o czym gadać. Nie ma żadnej gadki, no. Tak to niestety się... Aha, jeszcze, bo nie powiedziałem o cenie. Moi drodzy, cena wywoławcza... Za ten, bo tu jeszcze mamy styl 3D. O, że szkórka wodna. Nie no, siwy dym. Bez kitu, siwy dym to jest. Pomińmy milczeniem, dobra. No więc ile kosztuje ten niszczyciel? 14600, jak widzicie, mogę dać. Ile ludzie dadzą? Kolekcjonerzy dużo dadzą. Ci, którzy mają dużo golda zgromadzone, dużo dadzą. Ciężko mi powiedzieć. Jest liczba przedmiotów 20 tysięcy sztuk, ale pamiętajcie, że jest to pojazd nowy, więc... No i ta premka też. Myślę, że sporo graczy będzie chciało to kupić. Jaka będzie cena? Nie mam zielonego pojęcia. Absolutnie nie czuję się tutaj na siłach, żeby wam podać, ile powinniście tutaj wklepać. No niestety. Znaczy, za 14600 to powiedzmy, że ja bym to kupił, nawet za 14700 i powiedzmy, że złożę taką ofertę. Okej. Okay. Oferta została przyjęta. Spoko. Jeżeli ktoś ma dużo golda, to myślę, że te 14 tysięcy, no to jest wygórowana cena. Ale kto wie, może to nigdy nie będzie już do kupienia, chociaż nie, to jest Wargaming, dobra, będzie do kupienia. Dobra, czyli żaden to unikat jest. No, tylko dla osób, które lubią, słuchajcie, tylko dla osób, moim zdaniem, które lubią. Pojazdy oczywiście bardzo podobne do linii radzieckiej, no bo to wszystko ze sobą tutaj jest połączone, tak? Nie wiem, tylko trzeba było zerknąć, jaki tu jest wychył działa na boki, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczcie, że to działo jest z lewej strony, jak się z tej perspektywy patrzy. Normalnie z prawej strony. Tutaj jest jednak więcej miejsca. No cóż, powiem wam, że ten niszczyciel byłby o wiele bardziej atrakcyjny, gdyby rozrzut działa mu zrobić 0,32. O, wtedy... Kamper jada tym niszczycielem, tak, 0,36 tutaj, ja wiem, że jeszcze dojdzie jedzonko i tak dalej, to się zmniejszy, ale to, no to nie jest jakieś bardzo optymistyczne przy strzelaniu na 400 metrów czy dalej. No cóż, to tyle, nie ma co więcej gadać. Napiszcie, czy ile daliście, o właśnie, to będzie ciekawe. Ciekawe, ile kto najwięcej dał za... tego niszczyciela, o ile jeszcze, o ile oczywiście ktoś jest zainteresowany, tak? Bo zdaję sobie sprawę, że może być tak, iż zainteresowanie będzie bardzo mizerne i ta podstawowa kwota wystarczy na zakup. Ale coś mi mówi, że europejski serwer jest na tyle bogaty, że ludzie naprawdę dadzą więcej. Oj tak, dużo więcej możliwe. Zobaczymy. To tyle, koniec newsa. Wczoraj nie było streama, przepraszam was bardzo. Wiecie, co wczoraj robiłem i niestety to się dosyć negatywnie na mnie odbiło, także nie miałem już, no, zwłaszcza, że stream przedłużony to miał być, więc nie miałbym siły. Zrobimy to dzisiaj, chociaż dzisiaj jakieś burze też są planowane, ale wczoraj niby też były planowane, ale za bardzo nie było. Zobaczymy, co będzie. Także dzisiaj wieczorkiem coś tam pojedziemy. Może...
Po 12 odpalimy cybernetycznego kota, może znowu te kosmiczne zbieranie minerałów, no zobaczymy. W każdym razie udanej soboty wam życzę, idzie delikatne oziębienie, jeżeli to tak można nazwać, także będą dwa dni takiego wytchnienia, gdzie temperatura spadnie poniżej 25 stopni chyba, no cóż, później wróci znowu do 30 podobno. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.